Dzień dobry, Marcin Kiepas, analityk TICMIL. Ostatni tydzień upłynął pod znakiem spadków na globalnych giełdach. Jednocześnie taniały surowce, taniały waluty krajów zaliczanych do rynków wschodzących. W tym w końcówce tygodnia zauważalnie osłabił się polski złoty. Z drugiej strony rosły rentowności obligacji, drożał dolar. Jednym słowem, obserwowaliśmy pogorszenie nastrojów. I ucieczkę od ryzyka w kierunku bez, nieco bezpieczniejszych aktywów. Oczywiście, ta zmiana nastrojów na rynkach, z jednej strony, była po prostu realizacją zysków, zwłaszcza w odniesieniu do giełd po dobrym kwietniu i pierwszej połowie maja, natomiast miała też takie bezpośrednie przyczyny. Z jednej strony, inwestorzy obawiali się o konsekwencje braku porozumienia w sprawie limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, z drugiej, napłynęły niepokojące dane makroekonomiczne z Europy. Mam tu na myśli przede wszystkim rozczarowujące dane z niemieckiej gospodarki i dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii, gdzie inflacja nie spada tak mocno, jak przewidywali to analitycy czy tamtejszy bank centralny. Jeżeli chodzi o kolejny tydzień, tydzień między 29 maja a 2 czerwca, to rozpocznie się on dość sennie na rynkach finansowych. Poniedziałek 29 maja jest bowiem dniem wolnym w kilku gospodarkach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tamtejsze rynki nie pracują, co zwykle oznacza i mniejszą zmienność i mniejsze obroty, czyli takie spokojne, niewielkie wahania. Natomiast w kolejnych dniach już powinno zrobić się ciekawie i być może nawet gorąco, bowiem tak jak w końcówce każdego miesiąca inwestorzy otrzymają serię danych inflacyjnych z Europy, w tym danych z Polski, te dane zostaną opublikowane w środę 31 maja. Poznamy inflację za miesiąc maj, to będą wstępne odczyty. Należy oczekiwać, że inflacja spadnie poniżej 14%, po tym jak w kwietniu była na poziomie 14,7%. Tego samego dnia poznamy też szczegółowe dane o polskim PKB za pierwszy kwartał, a dzień później indeks PMI. Dla polskiego przemysłu, indeks za miesiąc maj. I właśnie 1 czerwca takich indeksów PMI obrazujących koniunkturę w sektorze przemysłowym poznamy e, znacznie więcej. Będą to dane e, od Japonii przez Chiny e, dla całej Europy, aż po Stany Zjednoczone. To będzie taka druga grupa raportów po danych inflacyjnych, które w jakiś sposób e, będą budzić emocje. Natomiast trzecią grupą e, raportów, to będą dane z amerykańskiej gospodarki, w tym zaplanowany na piątek, 2 czerwca, raport o sytuacji na tamtejszym rynku pracy w maju. Oczekuje się, że w sektorze pozarolniczym w Stanach przybyło w maju około 180 tysięcy nowych miejsc pracy. Natomiast jednocześnie stopa bezrobocia ma wzrosnąć według rynkowych prognoz do poziomu 3,5 z poziomu 3,4%. I ten raport jest o tyle istotny, że będzie stanowił wprost takie odniesienie do oczekiwań, jaką, jakie decyzje na kolejnych posiedzeniach będzie podejmował amerykański Fed. Dziękuję za uwagę.